Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią testu ubrań z AliExpress. Tego filmu nie było już jakiś czas na moim kanale, a wiem, że go bardzo lubicie, także w końcu jest. I słuchajcie, niedługo pojawi się kolejna część, dlatego że dzisiaj dostałam awizo i na poczcie leży kolejna paczka pełna ubrań właśnie z AliExpress, także dzisiaj przychodzę z jednym filmem, niedługo będzie kolejny. No i co? Zapraszam do oglądania. Tak więc ja dzisiaj mam do pokazania aż 6 różnych rzeczy z AliExpress. Oczywiście, gdybyście byli czymś zainteresowani, to wszystkie linki zostawię Wam w opisie. No i myślę, że możemy przejść do pokazywania. Na początku pokażę top. Pokażę, właściwie zobaczę, przetestuję, bo tak naprawdę sama nie wiem dokładnie, jak on wygląda, jak będzie się prezentował, czy będzie fajny, czy będzie niefajny. Także otwieramy. I jest to taki trochę nietypowy, ala koszulowy top. Jak zobaczyłam go na stronie, to strasznie mi się spodobał, także nie było mowy, żebym go nie zamówiła. I jak widzicie, jest to taka jakby krótka koszula. Ma długie rękawy, no jest naprawdę bardzo, bardzo króciutka. No i na środku ma taki czarny pasek z dwóch stron, który się zawiązuje tutaj na dekolcie, robi się taką kokardkę. No i co? Idę się w to przebrać i zobaczymy, jak wygląda to na mnie. No i tak się to prezentuje, jak mówiłam, jest naprawdę bardzo, bardzo króciutki. Wręcz można powiedzieć, że jest to taki staniczkowy top, ale zarazem koszula, także naprawdę dosyć nietypowe połączenie, co strasznie mi się podoba. Bardzo fajna jest ta czarna część przywiązywana właśnie tutaj w dekolcie. Rękawy oczywiście są na guziczki, ja jeszcze ich nie zapięłam. Jedyne co, to ta koszula teraz może nie prezentować się zbyt dobrze, dlatego że jest mocno pognieciona. Ale na przebitkach pokażę Wam już wszystko wyprasowane i tak jak w rzeczywistości powinno się to prezentować. Bardzo ładny jest też dekolt, nie jest zbyt głęboki, wygląda bardzo elegancko, bardzo estetycznie. Także właściwie nie mam żadnego zarzutu do tej koszuli, jak dla mnie 100% idealna. Może nie na teraz, dlatego że za oknem jesień, coraz zimniej. No ale na pewno nieraz przyjdzie na tą koszulę czas. Nie czuję, jak rymuję. Na pewno będę w niej chodzić, jak nie teraz, to za kilka miesięcy, chyba że może trafi się jakiś event, nigdy nie wiadomo. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą koszulę i myślę, że możemy przejść do kolejnej rzeczy. A no tak, zanim przejdziemy do kolejnej rzeczy, to zobaczcie jeszcze przebitki. Również jest top, tym razem jest to cały czarny top, a jego ramionczka są z takimi metalowymi kółkami. Oczywiście te ramionczka są regulowane, aczkolwiek jest tutaj takie dziwne złączenie, wiecie, przez metalowe kółeczka i ja nie wiem, czy to się będzie dobrze trzymało. Kiedyś miałam taki pasek i nie chciało mi się trzymać. Także nie wiem, jak to będzie wyglądało z tym. Nie umiem tego przeplatać przez to. No i dodatkowo oprócz tych ramionczek ma on jeszcze taką malutką kieszonkę z przodu. Dobra, lecę się przebrać. Wróciłam. Powiem Wam szczerze, że miałam ogromny problem z tymi ramionczkami. Po prostu w ogóle nie chciały się trzymać. Także zapięłam je nie tak, jak się to powinno robić. Po prostu przewinęłam ten pasek dwa razy dookoła tych metalowych kółek, aby nic tutaj nie uciekało. Nie wiem, czy to ja robię coś źle, czy złe jest to zapięcie. W każdym razie jest na to jakieś rozwiązanie, może niepoprawne i nie wygląda tak, jak powinno, ale jest. Ważne, że się trzyma. Top ma dosyć klasyczną długość, nie jest ani za krótki, ani za długi. I ta kieszonka, którą widzicie tutaj, nie jest fałszywa, jest ona autentyczna. Możemy tutaj sobie schować jakieś pieniądze albo kartę płatniczą, co jest super opcją, szczególnie na festiwale, gdzie boimy się często, że ktoś nas okradnie, więc pieniądze możemy trzymać właśnie w takiej małej kieszonce na naszym topie. Jest kurtka jeansowa, ale nie taka zwykła, dlatego że ma ona na sobie mnóstwo łańcuchów. Powiem Wam szczerze, że tej kurtki sama jestem mega ciekawa.
Okej, no i pierwsze, co możemy zauważyć, to to, że nie ma ona pleców. Są totalnie wycięte, także jeżeli mamy jakiś fajny top, to będzie on super widoczny przez tą kurtkę. Zamiast materiału na plecach mamy takie metalowe łańcuchy, które przechodzą naprzód. Oczywiście można je też odpiąć, przypiąć sobie do innych ubrań, także taki fajny ogólny dodatek. Możemy założyć również tą kurtkę bez tych łańcuchów, aczkolwiek właśnie dla mnie to one robią główną robotę, jeżeli chodzi o taką nietypową, ciekawą kurtkę. Dobra, najpierw podwinę sobie lekko rękawy i już ją zakładam. Chwila prawdy. Tam-tararam. Jeżeli chodzi o materiał, to nie jest ona ani zbyt sztywna, ani zbyt taka luźna, miękka. Także jak dla mnie jest to idealny jeans. Ma ona też bardzo fajne przetarcia i dół również jest poszarpany. Także ma przetarcia dookoła, no oprócz pleców, ponieważ pleców nie mamy. I jak dla mnie jest naprawdę mega... Jak dla mnie jest to świetna kurtka nawet na co dzień. Właściwie to głównym powodem, przez który ją zamówiłam, były właśnie te wycięte plecy, ponieważ jest to coś nietypowego, coś innego, a jak wiecie, ja właśnie uwielbiam takie ubrania, które troszkę różnią się od takich klasyków, które mamy w sieciówkach. Co jest w ogóle całkiem zabawne, bo mam wrażenie, że na AliExpress mogę znaleźć znacznie więcej takich nietypowych ubrań niż właśnie w naszych zwykłych sieciówkach. Przechodzimy do czwartej rzeczy i jest to kolejna kurtka jeansowa, tym razem ma już plecy, ale również jest nietypowa, dlatego że nie jest to zwykły jeans, a jest to taka krówka. Dokładnie, jest to łaciata kurtka jeansowa. Otwieramy. Ta kurtka również jest króciutka, jest to dla mnie trochę nowość, dlatego że wszystkie jeansówki, które do tej pory miałam, były dosyć długie, zawsze sięgały za tyłek, te są właściwie do bioder albo nawet i przed. Co nie oznacza, że mi się takie nie podobają, po prostu nie miałam wcześniej okazji takich zamawiać, nosić, także teraz będę próbować. No i co? Zakładam ją. No i kurteczka leży naprawdę bardzo fajnie. Jedno małe zastrzeżenie jest takie, że jest to właśnie zbyt cienki materiał jak na kurtkę jeansową. To, o czym mówiłam przed chwilą, tamta poprzednia była idealna, właśnie ani za gruba, ani za cienka. Ta natomiast jest bardzo cienka, także jest taka troszkę szmaciana. No może, żeby nie przesadzić, ale powinniście wiedzieć, o co mi chodzi. Co nie zmienia faktu, że prezentuje się naprawdę bardzo ładnie i z wielką chęcią będę w niej chodzić. Ma ona jeszcze z przodu dwie kieszonki zapinane na guziczek. I widziałam też na AliExpress zdjęcia kompletów właśnie tej kurtki razem ze spódniczką, taką ale jeansową w krówkę. Także zastanawiam się, czy sobie takiej nie zamówić i nie mieć właśnie takiego krówkowego kompletu. Nie wiem, jakbym w tym wyglądała, nie wiem, czy to nie byłoby już przesadą, aczkolwiek takie spójne komplety często naprawdę wyglądają bardzo fajnie. A że z tej kurtki jestem naprawdę bardzo zadowolona, to kto wie, może właśnie zamówię sobie do zestawu spódniczkę. No i co, teraz będą przybitki, żebyście zobaczyli to wszystko dokładniej i za chwilę przechodzimy do kolejnej rzeczy. Mamy top, jest to trzeci już dzisiaj top. I to, co mega mi się w nim spodobało, to to, że ma on takie bufiaste, falbankowe rękawy. W dodatku są w połowie transparentne, także wyglądają bardzo delikatnie, przynajmniej na zdjęciu. Zobaczymy, jak będzie, gdy go ubiorę. Jest on na gumce, bez ramion, ale zanim powiem więcej, to pozwólcie, że się w niego ubiorę. Tadam! Powiem Wam, że ten top wygląda dokładnie tak, jak chciałam. Czyli identycznie jak na zdjęciu. Czasem zastanawiam się, jak to się dzieje, że wiele osób, które nagrywa filmiki o AliExpress, robią filmy typu oczekiwania kontra rzeczywistość i często te rzeczy są
totalnymi bloopersami, często są to mega wpadki, zupełnie coś innego niż na zdjęciu. A ja zawsze, gdy zamawiam jakieś ubrania, to są one praktycznie identyczne jak na zdjęciu, wszystkie mi się zawsze mega podobają, są mega fajne, ładne, wygodne i w ogóle praktycznie bez żadnych zarzutów. Także nie wiem, czy to ja mam takiego farta, czy może inni zamawiają jakieś dziwne rzeczy pod ciekawy filmik. Wiecie, o co chodzi? Ale wróćmy do topu. Ten materiał w ogóle jest tak mega przyjemny, jest cudowny, bardzo delikatny, taki zwiewny, półtransparentny, czyli dokładnie tak jak chciałam. Dzięki gumce idealnie dopasowuje się do naszego ciała. Jedyna taka małusieńka sprawa to to, że te ramiona delikatnie mi się tutaj w tym miejscu osuwają. Wiadomo, dalej mi nie spadną, dlatego że są one gumką tutaj połączone z tą częścią. No i może to być też spowodowane tym, że mój taki typowy rozmiar to XS, a ten top jest w rozmiarze S, aczkolwiek na stronie nie było mniejszego, także zamówiłam sobie S-ki, no bo w takich też jestem w stanie chodzić, więc po prostu szkoda, że nie było mniejszej rozmiarówki, ale tak to jest naprawdę świetny. A poza tym zmniejszenie odrobinkę gumki to jest dosłownie 30 sekund roboty. Czas na ostatnią rzecz i jest nią czarna jeansowa sukienka, która również ma w sobie trochę metalowych łańcuchów. Ale słuchajcie, nie bez powodu zostawiłam ją na sam koniec, a ten top był przedostatni, dlatego że właśnie ten top z tą sukienką będzie idealnym zestawieniem i zamówiłam to trochę jako taki komplet, mimo że jest to sprzedawane oddzielnie. Dobra, już Wam pokazuję, jak to wygląda. A więc, mamy tutaj taką czarną, prostą sukienkę z suwakami. Jak widzicie, z przodu są również metalowe kółka. Ma ona czarne ramionczka. Tym razem, całe szczęście, mamy już normalne zapięcie, tak jak paskach u spodni i ma ona dwa metalowe łańcuchy. Szczerze mówiąc, już nie pamiętam, jak to wyglądało na zdjęciu. Nie wiem dokładnie, jak to ubrać. Tym bardziej, że tutaj mam jeszcze taki mały, oddzielny kawałek. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo do czego. Także idę zobaczyć zdjęcie z aukcji, jak to wyglądało. No i przebieram się w to i już do Was wracam. Dobra, słuchajcie, ogarnęłam tą sukienkę i już wiem co, do czego i tak dalej. Jeżeli chodzi o te łańcuchy, to są one częścią ramionczek. Przewiązuje się je właśnie przez to metalowe kółko i zaczepia w tym miejscu, w którym chcemy, aby ten łańcuch się zatrzymał, bo oczywiście możemy to regulować, już Wam pokazuję. W tym momencie mogę to sobie odpiąć i powiększyć lub pomniejszyć ramionczko. No i oczywiście jak zapnę to przed tym kółkiem, to dalej już to nie poleci. No i wcześniej wydawało mi się, że jest tutaj też taki drugi fragment ramionczka i że to się razem zczepia, a nieprawda, bo to nie było ramionczko, tylko to był taki pasek w talii i właśnie tutaj są te dwa zapięcia i jest też ten malutki paseczek, z którym nie wiedziałam, o co chodzi, ani skąd i po co on jest, także jest on taki ozdobny właśnie do talii. W dodatku na zdjęciu na AliExpress widziałam, że dziewczyna, która miała założoną tą sukienkę, miała ją delikatnie rozpiętą na nogach, także ja również sobie ją lekko rozpięłam, ale chyba zobaczycie to dopiero na przebitkach, bo nie wiem, jak mam to w tym momencie pokazać. Chyba, że stanęłabym na krześle. Wait. Teraz chodzi właśnie o to. Możemy sobie to delikatnie rozpiąć. No i jeżeli chodzi o całą sukienkę, to również jest na mnie delikatnie za duża, ale wiadomo, to jest rozmiar S. W ogóle wszystkie rzeczy, jakie dzisiaj zamówiłam, są w rozmiarze S. Ja noszę XS, stąd właśnie zła rozmiarówka, ale bez żadnego problemu będę mogła to sobie delikatnie pomniejszyć. No i ogólnie tak, jeżeli chodzi o wizualny wygląd tej sukienki, to jest ona naprawdę bardzo, bardzo ładna. Mega mi się podoba i szczególnie w połączeniu właśnie z tą koszulą. Uważam, że te dwie rzeczy dopełniają się idealnie. W dodatku materiał jest dosyć cienki, co w przypadku akurat sukienki jest znacznie na plus.
była ostatnia rzecz, ale spokojnie, jak już mówiłam na samym początku, niedługo pojawi się kolejna część testu ubrań z AliExpress i tym razem będą to rzeczy idealne na jesień, na zimę, na wiosnę, ponieważ będą to sweterki, kurtki, sweterkowe sukienki, o ile dobrze pamiętam. Także wyczekujcie, już niedługo się to pojawi. No i co? Zapraszam Was na mojego Instagrama, możecie mnie śledzić, aby być ze wszystkim na bieżąco. Zapraszam, wbijajcie, kogo jeszcze nie ma, to tutaj macie moją nazwę gdzieś. Klikajcie sobie w telefonie, wpisujcie, obserwujcie. A ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu filmów. Oczywiście jeszcze jeden na pewno się pojawi, ale jeżeli chcecie więcej niż jeden, to dawajcie znać. No i ja się już z Wami żegnam. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!